Halo? Wadowice? Gdzie są Wadowice? Wadowice dopływają do Stambułu, do Cieszyny, Bosfor. A jak duża jest załoga na MS Wadowice? Mamy 17 osób załogi. I nie są prowadzone sprawdziany, że ktoś, kto chce pracować na MS Wadowice, musi mieć zaliczony spływ kajakowy rzeką z kawą? Tylko certyfikaty międzynarodowe. Macie jakieś pamiątki wadowickie? Statek jest obwieszony pocztówkami z pielgrzymek Jana Pawła II. No i obrazy pokazujące kościół w Wadowicach. A pan był kiedyś w Wadowicach? Tak, tak. Byłem żoną na podróży poślubnej. W imieniu nas wszystkich, którzy teraz są w Wadowicach, pozdrawiamy wszystkich na tych pływających Wadowicach. Pozdrawiamy serdecznie. Jaki okres dla rozwoju miasta jest najważniejszy? Druga połowa XIX wieku, okres autonomii galicyjskiej. Wadowice, choć pod zaborem austriackim, rozwijają się jako miasto niemalże polskie. Pojawienie się tutaj wojska jest takim ważnym impulsem do rozwoju miasta. Praktycznie co piąty człowiek to był mundurowy. Cała infrastruktura wojskowa to tak naprawdę pierwsza charakterystyczna dla miasta architektura. To opowiedzmy jeszcze o miejscu, w którym się znajdujemy, czyli o Muzeum Miejskim w Wadowicach. Na korytarzu słychać papieża, kiedy mówi, że tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło, szkoła się zaczęła, życie się zaczęło. Te pierwsze 18 lat życia zostały w nim ukształtowane właśnie przez te Wadowice. Począwszy od tych Wadowic galicyjskich, przez te Wadowice dwudziestolecia międzywojennego. I to my tutaj chcemy pokazać jako Wadowice, miasto, w którym w jego przypadku wszystko się zaczęło. Wadowice są piękne, zadbane i dobrze się rozwijają. Chcemy opowiedzieć właśnie o współczesnych Wadowicach i mieszkańcach tego miasta, dla których nie tylko wszystko się tutaj zaczęło, ale wciąż każdego dnia nabiera szczególnego sensu. Jeżeli chodzi o wasze największe sukcesy, o sukcesy waszego klubu, to co by można było wymienić, albo o wasze indywidualne sukcesy? Byłam drużynowo wicemistrzynią Polski z 2 dziewczynami. Ja jestem drużynowym wicemistrzem Polski na polu, mistrzem Polski na hali sprzed 2 lat, wicemistrzem Polski w mikście, czyli parze mieszanej. W tym roku byłem pierwszy na rundzie Pucharu Polski. W Zawadce, tutaj w okolicy Wadowic, od kilkudziesięciu lat ten klub działa. U was to jest tradycja rodzinna? Jestem pierwszym pokoleniem i teraz mój brat strzela z łuku. Młodszy brat. Zobaczył starszego brata? Tak, i zajawka przeszła na niego. Ja zobaczyłam mojego starszego brata, bo mój starszy brat strzelał. To jest największa odległość, z jakiej się strzela? Nie, jeszcze strzelamy na 70 metrów, za rok będziemy strzelać na 90 jako junior. Od jakiej odległości się zaczyna? To znaczy, jak pierwszy raz ktoś bierze łuk, to... 5 metrów. Ale to, żeby pan zobaczył, musi pan podejść pod tarczę. Właśnie mieszkam i może cię to zdziwi, lecz nie w głowie mi wyjeżdżać. Tu mam swoich ludzi, tu mam również swoje miejsca. Przed wojną mój dziadek tutaj grywał. W tej muszli koncertowej tutaj? Tak, bo grała tutaj cyklicznie w miesiącach letnich orkiestra 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, w której mój dziadek był kornecistą. To tradycja rodzinna. Tradycja rodzinna. Czy ciebie twoi uczniowie znają jako brefa? Jakoś nie epatuję tym rapem na szkolnych korytarzach, ale jasne, że wiedzą. To jeszcze szczerze powiedzmy, że przeszliśmy tutaj tą alejką parkową i Bartek rozdał kilkanaście autografów, ja żadnego. Ty piszesz głównie o Wadowicach. Urodziłem się w Wadowicach, tutaj przez całe życie mieszkałem. Raper małomiasteczkowy. Małomiasteczkowość wiąże się z tym, że mamy pewien dystans do pewnych zmian cywilizacyjnych, gdzieś tutaj się dookoła nas dzieją. Nie uważam, że wszystkie zmiany koniecznie muszą być na lepsze.
Wszędzie tam, gdzie występujesz poza Wadowicami, ludzie wiedzą, gdzie są Wadowice? Wszyscy, albo większość przynajmniej Wadowice, kojarzy, a papież, papież. A ty występowałeś też przed papieżem? Tak. Ale to w chórze, tak? W chórze, tak. Chór Wadowice pod kierunkiem pana Pawła Jarosza. To są dwie drogi, które szły gdzieś tam równolegle. Chór był chórem, a twórczość rapowa była taką osiedlową, wolną twórczością. A to nie spróbowałbyś jakoś tego połączyć? Chór raperski. Obawiam się, że spora część raperów została nimi ze względu na to, że nie potrafili śpiewać, więc chór raperski jest dosyć takim kontrowersyjnym, ryzykownym pomysłem. Wiesz, że się troszkę naraziłeś teraz środowisku raperskiemu? Przepraszam, środowisko. Bezmiar cierpliwości tu mamy do siebie i parę nieśmiałych uśmiechów biegu, za co nie wiem. Każdy niby przeprzed siebie, ale jakoś we wspólną stronę chciałbym stworzyć tu wspólnotę, mam córki, mam żonę. W samym centrum Wadowic znajduje się Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie został ochrzczony Karol Wojtyła. Tuż obok jest muzeum, dom rodzinny ojca świętego Jana Pawła II, odwiedzany przez pielgrzymów i turystów z całego świata. Zgromadzone tutaj eksponaty i prezentacje multimedialne opowiadają o jego życiu i pontyfikacie. Sercem muzeum jest mieszkanie, w którym się urodził i mieszkał przez pierwsze 18 lat swojego życia. Święci, generałowie, naukowcy. Jest jakieś takie od razu drżenie serca, jak się przychodzi do tej szkoły? Rozmawiałam z moimi znajomymi i mówię, że macie pojęcie, że jakby stąpamy po tej samej ziemi, po której chodził Jan Paweł II. Być może na przykład siedzimy dokładnie w tym samym miejscu na języku polskim, gdzie on siedział. A, to dalej trzeba iść jeszcze i zapytać, czy mamy takie same oceny, jakie on miał. W ciągu 8-letniej edukacji w murach tej szkoły zdobył 145 ocen końcoworocznych. I spośród tych 145 ocen, 141 ocen to były oceny bardzo dobre i 4 oceny były dobre. 14 maja 1938 roku zdał egzamin maturalny z wszystkich przedmiotów, które zdawał, otrzymał oceny bardzo dobre. To są arkusze ocen z pierwszej i drugiej połowy lat 30. ubiegłego wieku. Wśród nich także arkusz Karola Wojtyły. Możemy zajrzeć? Oczywiście. Tutaj mamy na przykład pierwszy, drugi semestr. Proszę, jest nawet ocena bardzo dobry ze szczególnym zamiłowaniem. Tak. I to jest język łaciński. Pani Emilio, pani dostała kiedyś jakąś ocenę bardzo dobry ze szczególnym zamiłowaniem? Niestety nie, aczkolwiek chciałabym, ale nie wszyscy możemy być święci. Także dojść do tak dobrego jakby poziomu Karola Wojtyły w Gimplu to jest no nie lada wyzwanie. Dlaczego wybiera się Gimpel jako szkołę w Wadowicach? Rodzice mnie zachęcali. Właśnie mówili, że to jest po prostu liceum z tradycją. Oni bardzo dobrze wspominali, więc sądzili, że po prostu ja też spędzę najlepsze 3 lata mojego życia pod koniec gimnazjum. Kiedy ktoś się dowiedział, że startuję właśnie do Gimpla, to wszyscy mówili, o to nie będziesz miała życia. Ja tak... Troszkę się pan zmartwił, że jest taka tak, opinia. Ale niestety... To jest stereotyp. Teraz z pełnym przekonaniem jestem w stanie powiedzieć, że nic bardziej mylnego. Przez te 3 lata miałam czas i na świetną zabawę oraz na naukę, która mimo wszystko nie była taka wyczerpująca. Mówiąc w obecności nauczyciela, że nauka nie była zbyt wyczerpująca, możesz przygotowywać niełatwy los następnym pokoleniom. To właściwie sprostuje to, co wcześniej powiedziałam, bo mimo wszystko wkład własny jest też potrzebny. I nie jest on mały. Ta szkoła ma swój klimat, ta szkoła ma swoją specyficzną atmosferę. To jest właśnie ten klimat przeszłości. Czasami próbuję sobie wyobrazić, jak to było 70, 80, 100 lat temu.
Emilia ma te wspomnienia bardzo świeże, no bo dopiero skończyła tę szkołę, ale z takimi wspomnieniami bardzo osobistymi chciałbym, żebyś się podzieliła. Okazało się, że mieliśmy duszka w ostatniej ławce w sali polonistycznej. Jak to? Otwierały się po prostu drzwi, tak przez przypadek, więc zawsze mówiliśmy, że po prostu jakiś absolwent nie chce opuścić tej szkoły i siedzi z nami na lekcji polskiego. Panie Pawle, pan sobie zdawał sprawę z tego, że uczniowie wierzą w duchy? Zaczynają otwierać mi się oczy dopiero teraz. Kto pana pierwszy raz przyprowadził do pszczół? Dziadek? Dziadek był pszczelarzem, mój ojciec, także to jest jakby od pokoleń, z dziada pradziada tą profesją się zajmujemy. A to, co powstaje tutaj w Wadowicach, sprzęt do pszczelarstwa i kosmetyki, produkty pszczele, gdzie to trafia, jeżeli chodzi o świat? W tej chwili mamy około 60 dystrybutorów w 60 państwach świata, także możemy powiedzieć, że jesteśmy ambasadorem Polski na świecie, jeżeli chodzi o pszczelarstwo. Jesteśmy takim zwolennikiem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, czyli zależy nam na tym, żeby edukować, jeżeli chodzi o świadomość, do czego są pszczoły potrzebne, co nam dają i w jaki sposób wpływają na ekosystem. Powstało centrum interaktywne, takie miejsce, że tak naprawdę ktokolwiek przyjdzie, czy dziecko, czy dorosły, jest w stanie się zapoznać z tymi pszczołami. Kiedyś nie mówiło się o tym, że gdzieś na dachach wieżowców pojawiają się ule. Jest szereg badań, które dowodzą, że ten miód, który jest z miasta, niczym się nie różni od tego miodu, który jest z wioski. Pszczoła jest tak doskonałym filtrem, że filtruje wszystkie zanieczyszczenia. Tak naprawdę najważniejsze jest też to, jeżeli mieszkamy gdzieś, żeby spożywać ten miód właśnie z tego miejsca, ponieważ zderzamy się z pyłkami, które są w danej okolicy. I też właśnie długoterminowe spożywanie miodu od pszczelarza lokalnego działa długoterminowo antyalergicznie. A są takie miejsca, w których nie może stanąć pasieka? Musimy jakby równolegle pamiętać o tym, że zwiększając ilość rodzin pszczeli w danym regionie, musimy zadbać o to, żeby miały kwiatki, żeby nie było przepszczelenia przede wszystkim. Jeśli nastąpi przepszczelenie, to można zareagować na nie dokwieceniem, tak? Można dokwiecić. Czy pan ma dalej swoje ule? W naszej pasiece w zasadzie głównie zajmujemy się hodowlą, hodujemy matki pszczele, czyli jakby królowe. Oczywiście matka, oczywiście pszczoła, ale o trutniach nie zapominajmy. Trutniowi też się należy szacunek. Bez trutnia nie będzie rodziny pszczelej. Jan Paweł II i Józef Biba Bilczewski to nie jedyni święci związani z Wadowicami. Nad miastem góruje klasztor karmelitów bosych, gdzie znajdują się cela i relikwie świętego Rafała Kalinowskiego. Istnieje wiele miejsc wartych odwiedzenia w Wadowicach. Wśród nich swoistą ciekawostkę stanowi prywatne muzeum Hell's Angel, gromadzące pamiątki z okresu II wojny światowej. Czasy Galicji pamięta Dom Sokoła, będący siedzibą Wadowickiego Centrum Kultury. Skawa toczy swe wody przez wadowicką ziemię w korycie typowej podgórskiej rzeki. Premiera waszego filmu odbyła się tutaj, w tym kinie i równocześnie w kilkudziesięciu kinach na terenie całego kraju. Jeżeli chodzi o frekwencję, możecie coś powiedzieć o tym? Frekwencja w Wadowicach była ponad 4000 osób. To jest coś niebywałego. W rankingu naszego kina wadowickiego jesteśmy na drugiej lub trzeciej pozycji po filmach o papieżu, więc bardzo, bardzo wysoko. Tylko z papieżem przegraliśmy, co jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o skalę ogólnopolską, no to było to prawie 20 tysięcy, więc bardzo, bardzo dużo. Taką niespodzianką było to, jak na tak prawda poczytnym profilu jak Filmweb z nurtem życia przez bodajże tydzień plasował się na pierwszym miejscu, zostawiając inne hollywoodzkie filmy gdzieś tam w tyle, więc to naprawdę było coś fajnego. Tworzenie tego filmu zajęło wam 5 lat. W naszym obiektywie znalazł się teren obecnego Jeziora Mucharskiego. I jakby naszą ideą było pokazanie mieszkańcom Wadowic, że ta natura jest bardzo blisko nas. Porozmawiajmy o waszych Wadowicach, o tych miejscach szczególnych. Czuję wewnętrzną jakąś taką łączność z tym miejscem. Ile razy tutaj jestem, czuję się, jakbym był u siebie niemal w domu. Tutaj przychodziłeś do kina? Tak, tutaj przychodziłem do kina. Jakiś... Tutaj na spektakle, tutaj moja córka chodzi na zajęcia plastyczne. To miejsce dla mnie jest wyjątkowe.
Wadowice są bramą Beskidu, więc u nas zaczynają się góry. I w zasadzie wchodząc już tutaj w Wadowicach, wchodzimy na szlaki, możemy iść na Leskowiec, na szlaki, po których chodzi również Ojciec Święty. Wasz film jest pokazywany cały czas na festiwalach, przeglądach. O co najczęściej pytają ludzie po obejrzeniu? Mamy bardzo dużo pytań na przykład o panią Anię. Co się z nią stało? Też nas pytali na przykład, a jak załatwiliście panią Krysię Czubownę? Ale pamiętam, jak pani Krysia Czubowna wzięła te kartki, ja jej zaznaczam, mówię, pani Krysiu, tutaj szybko, tu spontanicznie, tutaj z troską, tutaj powiedzmy, prawie się trzeba rozpłakać. No i dobra, chłopaki, ale powiedzcie mi, co to jest? Bo tak czytam i to pisze... Naftyka Straszyka, no ale ja tego nie rozumiem, ale jak, komu naftyka? Na następnej stronie było napisane Naftyka Straszyka, czai się żaba moczarowa. Wtyk Straszyk to mały robaczek. Da się z tego zrobić sok, z takiego przebitego jabłka? Z każdego jabłka się da zrobić sok. Nasz sok jest produkowany tylko i wyłącznie na bazie produktów lokalnych. Czyli jak ktoś ma zjeść wadowickie jabłko, to tak samo może wypić wadowicki sok. I zagryźć wadowicką kremówką. Potem to, co zostaje z tego wyciskania, też trafia do lokalnych gospodarstw. Do lokalnych gospodarstw, tak? Jak się pojawiasz w takim gospodarstwie, to się świnka cieszy na twój widok? Nie świnka, ale wszystkie zwierzątka na gospodarstwie. One na dźwięk samochodu, kury wybiegają. A natomiast jeżeli się wieczorem nie zdawimy, to mi pan gospodarz mówi, że krowy były nieszczęśliwe. W zasadzie pomysł się wziął z zachodu, ponieważ pracując jako kamerdyner w Anglii, widziałem dostarczany tam świeży sok o poranku, który był smaczny. Miałeś specjalny strój kamerdynera? Tak? Oczywiście. Prążkowane spodnie, pełny garnitur, po 12 godzin na dzień, wszystko lita wełna. Taki sok tłoczycie tutaj i on tego samego dnia dociera do klientów? Robimy to najczęściej z popołudnia na wieczór, po to, żeby następnego dnia w godzinach dopołudniowych do wszystkich naszych punktów dystrybucyjnych trafiło to świeże. A jak się nazywa taki właśnie, który wyciska soki? Tłoczarz. Nie sądziłem, że kiedyś zbuduję jakąkolwiek firmę i otaczając się przyjaciółmi, rodziną po kolei, że to może mieć sens, a jednak sprawdza się. Tam wisi taka tabliczka. Dzisiaj ani słowa o polityce i jutro też, nie? Utrzymujemy to. Nie można rozmawiać o polityce? Nie. Ale pojutrze. Ja jestem przebrana za Margaret Thatcher. Silna kobieta władzy, żelazna dama. Ja jestem przebrana za Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ja jestem przebrana za królową Blankę. Mnie zafascynowała Evita Peron. Szukałyśmy ciekawego tematu na projekt i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że ta władza jako taki element jest takim dosyć ciekawym tematem. Może pani nie zwróciła na to uwagi, ale jak pani mówiła o władzy, to się tak ta pięść zaciskała. zwróciłam uwagę. Kobiety władzy to jest jeden projekt, a są jeszcze na przykład kobiety, które przekroczyły 40 rok życia. Taka konkluzja tego projektu była, że to jest taki czas, kiedy kobiety mówią teraz ja, kiedy już te dzieci dorosły, kiedy już mężowie dorośli. A ty można coś zrobić po prostu dla siebie. Właśnie, fotografujecie dzieci, fotografujecie siebie nawzajem, czyli kobiety. Czy jest też jakieś miejsce dla mężczyzn w tym waszym fotografowaniu? W tej chwili jesteśmy w trakcie też takiego grupowego projektu, który się nazywa Oblicza Kobiet. Zaraz, ja pytam o mężczyzn. Już dojdę do tego. Każda z nas w ramach tego projektu robi coś zupełnie innego. I na przykład mój projekt właśnie dotyczy mężczyzn w takim sensie, że mężczyźni mówią do kobiet albo wypowiadają się o kobietach. Mówią szczerze, czy? No właśnie nie jestem do końca przekonana. Od czasu do czasu sobie tak wychodzisz w góry z takim barem, rozstawiasz sobie w plenerze i przygotowujesz. Może bardziej czerpać jakieś inspiracje, wyciszyć się troszeczkę, odpocząć. Bardzo proszę, przystępuj do pracy.
co będziesz przygotował? Generalnie przygotujemy sobie taki koktajl, który będzie się składał oczywiście bezalkoholowy, który będzie na bazie szrubu malinowego. Szrub generalnie to jest nic innego jak połączenie owoców z octem winnym bądź jakimkolwiek innym. Oprócz tego, że jesteś barmanem, to zaczynasz być raperem, bo mówisz octem winnym lub jakimkolwiek innym. A może być też jabłko, bo przywieźliśmy świeży sok jabłkowy. Oczywiście, jak najbardziej. Właśnie go użyjemy. Mhm. Też około 40 ml. Ty masz trochę osiągnięć na swoim koncie. Wiem, że twoja szkoła się nimi szczyci. Że tak z dystansem sobie do tego podchodzę. Takie zjawisko jak bar kojarzy się z czymś dla dorosłych, a ja wiem, że ty też przygotowujesz takie atrakcje barowe dla dzieci. Łatwiej przygotowywać dla dzieci czy dla dorosłych? Kto ma większe wymagania? Wydaje mi się, że dzieci. Jabłko wadowickie, południowy stok, maliny, też z okolic Wadowic. Genialny smak. Jedno słowo mi tutaj towarzyszyło w czasie tego naszego pobytu. Tradycja. Na tradycję w Wadowicach często się powołuje. Jest tutaj w różnych miejscach obecna. Zresztą znajdujemy się w sali Muzeum Miejskiego w Wadowicach. No i w nawiązaniu do naszych przeżyć z pobytu w Wadowicach ta oto piosenka. Patrzysz w niebo na latawce, chmury w te latawce łapiesz. Siedział tu w tej samej ławce twój kolega pachniesz. Śladem dziadków dzieci idą, drogą jedzie na rowerze. Tłoczasz, na którego widok ucieszy się zwierzę. Błękit się zanurzył w bieli, twój latawiec w górę leci. Albo życie się przepszczeli, albo się dokwieci. Zapach lata, smak czereśni, w stronę Wisły skawa zmierza. O tym mieście pisze pieśni raper wnuk żołnierza. Kiedyś o ten świata skrawek zadba już rapera córka. O wspomnienia szkolnych ławek i o gwar podwórka. Błękit się zanurzył w bieli, twój latawiec w górę leci. Albo życie się przepszczeli, albo się dokwieci. Błękit się zanurzył w bieli, twój latawiec w górę leci. Albo życie się przepszczeli, albo niekoniecznie. Nie mylą się Państwo, to jest taki większy ul, bo to jest taki ul na pszczoły i na człowieka. Pszczoły są tutaj, na dole, a do wewnątrz tego ula może sobie wejść człowiek i pooddychać tym ulem. To jest domek inhalacyjny. Podobno są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie w takich domkach inhalacyjnych spędzają całą noc. Ja tu spędzę trochę więcej czasu. Posiedzę sobie, pooddycham ulem do następnego odcinka. A też taki domek może posłużyć jako budka telefoniczna. Halo? Wadowice? Halo? Wadowice?